Jako pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, dzisiaj z panem wicepremierem Jackiem Sasinem, ministrem aktywów państwowych, powołaliśmy Komisję Reformy Nadzoru Właścicielskiego, która to zreformuje dużą część polskiego prawa gospodarczego prywatnego. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych, do prawa cywilnego takich regulacji, które odpowiadają na potrzeby rynku kapitałowego. 15 września 2000 roku został uchwalony kodeks spółek handlowych. Od tego czasu otoczenie rynkowe i rynek się zdecydowanie zmieniło. Powstały wielkie organizmy biznesowe, duże korporacje, PGNiG, PKN Orlen, czy chociażby PZU, ale i również spółki prywatne, inwestorzy zagraniczni inwestują w Polsce setki milionów euro. Tworzą się struktury biznesowe, w ramach których trzeba uregulować stosunki prawne pomiędzy kilkudziesięcioma spółkami wchodzącymi na przykład w skład danego holdingu i takich regulacji w polskim kodeksie spółek handlowych brak. W Niemczech jest jasna regulacja, mowa tutaj o koncernie faktycznym, o koncernie umownym. We Francji jest doktryna wykształcona, tak zwana doktryna Rosenbluma. Od 2004 roku takie regulacje są również w prawie włoskim i dzisiaj koniecznością dla dalszego rozwoju dużych grup kapitałowych i do jasnych modeli współpracy między spółkami zależnymi. Tu potrzebna jest zmiana prawa. Chodzi tu przede wszystkim o tak zwane usankcjonowanie pozytywnym w określonych przypadkach działalności na szkodę danej spółki zależnej, ale ta sytuacja jest pozytywna dla całej grupy kapitałowej. No nie może być tak, że działania korzystne dla całej grupy kapitałowej, dla całego koncernu wstrzymywane są poprzez decyzję jednej czy dwóch spółek celowych zależnych, które za kodeksem spółek handlowych chroniąc swoje organy korporacyjne nie podejmują odpowiednich decyzji biznesowych. W tym obszarze pan profesor Andrzej Szumański, jeden ze współautorów kodeksu spółek handlowych z roku 2000, przygotuje dużą nowelizację kodeksu spółek handlowych, która odpowie na te wyzwania rynku. W skład Komisji Reformy Nadzoru nad Spółkami, nad Polskim Rynkiem Kapitałowym wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki decyzji pana ministra Zbigniewa Ziobry, pani dr Agnieszka Gołaszewska, która odpowiada za legislację w Ministerstwie Sprawiedliwości tego właśnie obszaru prawa cywilnego. To jest dobry przykład współpracy między ministerstwami, gdzie będziemy wypracowywać najlepsze rozwiązanie dla polskiego rynku kapitałowego, aby jak najszybciej je przedstawić. Powołaliśmy na przykład zespół doktora Radosława Kwaśniewskiego, który będzie pracował nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych w zakresie efektywności funkcjonowania rad nadzorczych. No warto zadać sobie pytanie, czy rady nadzorcze powinny być na przykład wyposażone w fundusz ekspercki, dzięki któremu będą jeszcze w sposób efektywniejszy sprawowały kontrolę nad spółkami. Warto sobie zadać pytanie, czy w jaki sposób odpowiedzieć na kwestię dotyczącą właśnie spraw holdingowych, czy rady nadzorcze spółek matek mogłyby w sposób efektywniejszy kontrolować również spółki zależne. Na to pytanie odpowie i taką nowelizację w pierwszej połowie 2020 roku przygotuje zespół do spraw efektywności funkcjonowania rad nadzorczych, przygotowując określoną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Profesor Mirosław Pawełczyk z Uniwersytetu Śląskiego, jeden ze współautorów Konstytucji dla biznesu, pewnego kośćca polityki rządu Zjednoczonej Prawicy, będzie prowadził zespół konsultacyjny, w skład którego wchodzą i praktycy biznesu, i menadżerowie, i właściciele firm, jak i oczywiście przedstawiciele doktryny i urzędnicy. Chodzi o przegląd szeroko rozumianego prawa gospodarczego i szukanie tych nowych pól, które wymagają nowelizacji, wymagają przemyślenia i zgłoszenia określonych projektów ustaw, które znowelizują prawo gospodarcze, by było jeszcze bardziej przyjazne dla otoczenia biznesowego. Profesor Piotr Pinion z Uniwersytetu Śląskiego zajmie się i jego zespół przeglądem kodeksu spółek handlowych pod kątem właśnie innych przepisów, które wymagają przemyślenia, jeżeli chodzi o ten okres, który minął od czasu uchwalenia kodeksu spółek handlowych. Szukamy takich rozwiązań, które spowodują, że będzie można na przykład wykorzystać w sposób efektywniejszy nowoczesne środki przekazu, komunikacji, na przykład przy organizacji
walnych zgromadzeń. Zespół też przygotuje określone swoje rekomendacje dla Ministerstwa Aktywów Państwowych. Bardzo ważną kwestią, którą zajmie się wybitny prawnik profesor Michał Romanowski, który w 2019 roku został uznany za najlepszego prawnika z obszaru prawa spółek, który łączy z jednej strony praktykę, z drugiej strony wiedzę z taką naukową. Przygotuje nowelizację polskiego prawa w obszarze kwestii informacyjnych, czyli relacji między spółką a większościowym, czy w ogóle między akcjonariuszami. To jest bardzo ważna kwestia odpowiadająca na potrzebę rynku, aby te relacje były uporządkowane. Dziś zgodnie z polskim prawem dokładnie taką samą pozycję w kwestii otrzymywania czy dotarcia do informacji ma właściciel jednej akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, czy PKN Orlen, jak i większościowy akcjonariusz Skarb Państwa, który inwestuje w te spółki miliardy złotych. Ta kwestia jest oczywiście do przemyślenia i tutaj pan profesor Michał Romanowski zaprezentuje swoje autorskie rozwiązanie.